Cześć! Witajcie w moim Proxmoxie, jak to mówił znany poeta YouTube'owy. Oczywiście tam to było trochę inaczej, trochę inaczej brzmiało, ale czym dzisiaj się zajmiemy? Zajmiemy się tematem Active Directory, Windows Server, tak nietypowo, bo głównie u mnie jest Linux, ale uruchomionym na Proxmoxie. Dlaczego to robimy? Głównie dlatego, że na moim blogu jest taki artykuł wdrożenie Active Directory na Windows Server 2019, przepraszam 2012. No i ten artykuł jest dość leciwy, bo mamy datę publikacji 4 listopada 2013, czyli zaraz będzie 10 lat jak opublikowałem ten artykuł i wydaje mi się, że warto go odświeżyć. Zresztą mamy czasy wideo, więc zrobimy sobie formę wideo i zrobimy o tyle taką formę, żeby była trochę ciekawsza, bo myślę, że cały ten instruktaż będzie podzielony na trzy nagrania. Jeszcze zobaczę w trakcie jak to wyjdzie, bo być może koncepcja się zmieni. Zobaczymy po fakcie. I pierwsza część to będzie wdrożenie Windows Server na Proxmoxie. Pokażę Ci jak od zera zainstalować Windows Server na Proxmoxie. Następnie podłączymy do Naszego serwera, drugi serwer, tylko oczywiście najpierw uruchomimy Active Directory na tym serwerze i podłączymy sobie. Mam tu taki serwer Windows Server 2019, to jest wirtualna maszyna na Proxmoxie. Zatem podłączymy tą maszynę do przyszłego Active Directory, które zaraz sobie uruchomimy na nowej maszynie wirtualnej. A na koniec myślę, że jeszcze pokażę Ci. Active Directory wersji open sourceowej, bo jest też Active Directory, które możesz sobie uruchomić w open source całkowicie za darmo. Co prawda są pewne licencje, ale dobra, do tego przejdziemy. Jeszcze o tym się zajmiemy. Najważniejsze jest to, że wdrożymy sobie Active Directory na Linuxie, ale to będzie później. Natomiast teraz poszukamy przede wszystkim Windows Server, bo Windows Server. Należy najpierw ściągnąć. Zatem zrobimy taki instruktaż całkowicie dla nowych osób. Czyli, jeżeli nie masz doświadczenia totalnie żadnego, zarówno z uruchamianiem maszyn wirtualnych na Proxmoxie, jak i z Windows Server, to teraz ci to zademonstruję. I jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli nie wiesz, co to jest Proxmox i jak go uruchomić, to zachęcam cię do kliknięcia. Po tym wideo na link mój YouTube'owy i w kanale, moim kanale, jak poszukasz frazy Proxmox przez X, oczywiście to będziesz miał materiały, które wcześniej do tej pory omawiałem na temat Proxmox. A tam to wszystko znajdziesz, będziesz mógł się dowiedzieć, czym jest Proxmox. Zatem będzie to dosyć dobre dla ciebie wdrożenie w tematykę. Natomiast w tym momencie już posłużymy się zainstalowanym Proxmoxem i uruchomimy na nim właśnie ten Windows Server. Zatem może na chwilę zniknę, żebyś miał łatwiej obserwować, co tu robię. Zatem nie będziemy teraz y, uruchamiać konkretnej licencji Windows Server. Skorzystamy z Triala. Szczególnie, jeżeli dopiero się uczysz, no to jednak wersja testować się jak najbardziej przyda. Wprowadź sobie w wyszukiwarkę Windows Server Trial. I co tu tutaj mamy? Dobra, nic konkretnego nam wyszukiwarka nie pokazała, zatem dodamy konkretną wersję. Jak widzisz, głównie podpowiada się wersja 2019. No bo 2019 w tym momencie, jak nagrywam to wideo, jest najbardziej popularną wersją. Natomiast my zrobimy bardziej przyszłościowe środowisko i skorzystamy sobie z wersji 2022. I okej, okay, no jak widzisz, w tym momencie mamy stronę Try Windows Server 2022. Zatem pobierzmy sobie to oprogramowanie i teraz jak widzisz masz kilka opcji do wyboru, możesz zarówno pobrać dysk VHD, jak i wypróbować po prostu Windows Server w że jak najbardziej są takie możliwości, ja wybiorę po prostu ISO, no i niestety musimy podać pewne informacje, zatem pozwolić, że na chwilę przerwę to wideo, wypełnię tutaj swoje dane. Czy to będą dane prawdziwe, czy nie, już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że musisz w tym momencie wypełnić te pola i kliknąć Continue. Zatem ja wypełnię, kliknę Continue i za chwilę wracamy do nagrania. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym ci opowiedzieć o jednej rzeczy. Otóż, jeżeli używasz Windowsa, Linuxa, czy jakikolwiek inny system, aplikację, serwer, czy również też urządzenia sieciowe, to zdecydowanie przyda Ci się firmie Monitoring. Monitoring pozwala Ci monitorować i tym samym wychwytywać wszelkie anomalie i problemy w Twojej infrastrukturze. Jeżeli chcesz się nauczyć monitoringu, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika wdrożenia monitoringu, w którym dokładnie Ci opowiem, jak zacząć z Abixem. Link do tego poradnika to asdevops.pl, łamane przez dobre praktyki. Oczywiście ten link zostawię również. W opisie do tego materiału na dole, zapraszam. Ok, i po chwili mamy kolejne pole, zatem możemy wybrać wersję językową, niech to będzie English, no i download. Mamy możliwość zapisu pliku i zapisujemy. Jak widzisz, w tym momencie plik jest zapisywany 19 minut, zatem troszeczkę to nagranie przyspieszenie ma sensu, żebyś obserwował tutaj postęp 17 minut, ale w sumie, zanim to przytnę, to uruchomimy maszynę wirtualną. Stworzymy sobie maszynę wirtualną, która posłuży nam do zainstalowania tego Windows Server. Zatem przejdźmy sobie do Proxmoxa. Grupa. Wybierzmy create VM. I co to będzie? 116 ID jak najbardziej. I teraz active directory. Niech taka będzie nazwa. Resource pool. Next. I teraz ISO. Na razie jeszcze nie mamy ISO pobranego. Zatem na razie wybiorę do not use any media. I przejdę, nie, w sumie jeszcze nie przejdę dalej, bo zaznaczę Microsoft Windows 2022. Jak najbardziej klikamy Next. I teraz kolejna sprawa, czyli wybór EFI Storage i TPM Storage. W tym momencie wybiorę u siebie następująco. Klikam Next i dyski. Ile? Jak to będzie u mnie wyglądało z dyskami? Ten Storage, jeżeli chodzi o rozmiar, przeznaczę sobie 40 GB. Z jednej strony jest to niedużo, a z drugiej strony będzie to wystarczająco, żeby ten Windows Server zainstalować, to nic dodatkowo nie będę zmieniał, klikam Next socket core wybiorę po dwa, klikam next, pamięć, trochę więcej. Przynajmniej te 4096 fajnie by było, żebyś te chociaż 4 GB u siebie pamięci przeznaczył. Sieć w tym momencie nie będę nic zmieniał, wybiorę swój pierwszy bridge. Jeżeli chodzi o model, wybiorę Virtual I.O. Generalnie się przyjęło i można w sumie wywnioskować z doświadczenia, że ten model karty zwirtualizowanej działa najszybciej. Zatem osobiście preferuję ten, ale oczywiście nie ma problemu, żebyś wybrał inny. Klikamy Next, jeszcze możesz przejrzeć swoje zasoby. No i finish. Maszyna w tym momencie jest tworzona. 116, zatem tu nam się tworzy, tu nam się ściąga, zatem i ja przyspieszę delikatnie to nagranie i widzimy się za chwilę, gdy nasze ISO już będzie gotowe. Cały czas obraz się ściąga, jeszcze 9 minut pozostało i teraz włożę lekki w mrowisko, bo w międzyczasie znalazłem ciekawego mema, ale jeszcze jedna rzecz, bo gdyby ktoś ponownie się mnie zapytał, Oto jak zainstalować Active Directory na Linuxie, bo często dostaję tego typu pytania, no to wtedy odeślę do tego wideo, bo jakby nie było, instalujemy Windows Server na Linuxie, na Proxmoxie, a teraz obiecany kij w morowisko, taki mem znalazłem. Nie oceniajcie, nie czepiajcie się, no taki mem, taki mem po prostu. Wszyscy mnie znają, wszyscy kojarzą z tego, że preferuje Linuxy, ale tak jak mówię. Czy Windows Server, czy Linux nie ma wielkiego znaczenia. Ważne jest to, żebyś ty się dobrze czuł, żebyś potrafił administrować swoim środowiskiem. Aczkolwiek jak mnie klient zawsze pyta, chcę, żeby wdrożył u niego serwer, to zawsze wybieram Linux. No Taki mój wybór, po prostu. Mniej zasobów żera, według mnie jest bezpieczniejsze, no i też lepiej się czuję w Linuxie. Zatem takie jest moje osobiste zdanie, a ty jeżeli wolisz Windows Server, to mi nic do tego. Aczkolwiek, jeżeli uważasz, że Windows Server jest lepszy nad Linuxem, to daj znać w komentarzu. A jeżeli też wolisz Linuxa nad Windowsem, to też się podziel swoimi przemyśleniami. Dobra, tyle jeżeli chodzi o krótki przerywnik. 5 minut. Dobra, Przyciacham to wideo i widzimy się za chwilę. No i dobra, mamy pobrane w tym momencie image. Zatem przejdźmy do naszego ProxMoxa. Dokładnie ta maszyna hardware i Siri. W tym miejscu klikam edit i wybieramy nasz image. Dokładnie w tym momencie ten image OK i teraz odpalam maszynę. Konsol, dzięki temu będę miał podgląd na to co się na niej dzieje i możemy w tym momencie już przystąpić do instalacji naszego serwera. Press any key to boot from CD, no i ładuje się nasza instalka. No i dobra, Kreator, który wydaje mi się, że znany jest każdemu, czyli wybór opcji językowych i parametrów naszego Windows Server, Language. W tym momencie pobrałem wersję angielską, więc mam tylko English. Oczywiście, jeżeli pobrałeś wersję polską, to wybierz taki język, który ci pasuje, ale to jedna uwaga, bo osobiście często też, jeżeli oczywiście nie ma tego przymusu, jeżeli instaluję Windows Server i nie muszę korzystać z wersji polskiej, to instaluję angielską, dlatego że później mam łatwiejszy dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentacji i komunikatu. Zatem łatwiej mi jest znaleźć rozwiązania dotyczące problemów, które są opisywane w systemie za pomocą języka angielskiego. Zatem to jest moja decyzja. Taki mam wybór, taką opcję preferuję. Natomiast Ty oczywiście możesz wybrać co innego. Dobra, time currency, czyli jak to było, Polska, Polska przecież, Polish, Poland. Czyli wybór językowy wybieramy polską wersję językową, keyboard Polish Programmers, klikamy next, no i co, no i instal, po prostu. I teraz instalator nie jest uruchamiany. Może chwilowo spauzuję to wideo i spotkamy się za chwilkę. I teraz mamy do wyboru cztery wersje licencjonowania i wybiorę wersję standard. Edition, nie potrzebuję w tym momencie data center, natomiast dodatkowo jeszcze wybiorę opcję z interfejsem graficznym. Klikam Next, chwilę oczekiwania, oczywiście akceptuję postanowienia licencyjne, jeszcze raz Next i teraz wybieramy, jaką wersję instalacji wybieramy: czy upgrade, czy custom. Ja wolę osobiście custom. W tym okienku wybieramy dysk, na jakim instalujemy nasz system operacyjny, możemy oczywiście przypisać miejsce, jeżeli mamy używany dysk, to naturalnie musiałbyś wtedy wybrać taki dysk i wybrać opcję format, tylko pamiętaj oczywiście, że format usunie Ci dane, zatem musisz naturalnie zgrać sobie te dane. Jeżeli miałbyś więcej dysków, to oczywiście one by się w tym momencie pojawiły, natomiast teraz wybieramy jedyny dostępny dysk, bo w Proxmoxie wybrałem opcję jednego dysku z 40 GB, zatem zaznaczam ten dysk, klikam next, no i co się dzieje? No i system jest instalowany. Tyle i aż tyle. Zatem to oczywiście trochę potrwa. No jak widzisz, są kopiowane dane, później cały proces przystąpi do instalacji. Naturalnie zatem to trochę potrwa. Co zrobimy? Po prostu ściągamy teraz wideo i spotkamy się za chwilę, gdy nasz serwer już będzie na tym etapie finishing up, już będziemy mieli proces instalacji ukończony. Zatem jak widzisz, no jest to mega prosta procedura. Po prostu instalacja, zresztą nawet w Linuxie też to nie ma nic skomplikowanego, po prostu kreatorek, grunt, żeby uruchomić nasz serwer, w tym przypadku z płytki, zbutować go z płytki, no i zainstalować system. Dobra, robię pauzę i spotkamy się za chwilę. Dobra, minęło trochę czasu, serwer się zrestartował, i tym samym musicie mi wypaczyć moją niekompetencję i to, że nie uchwyciłem na nagraniu tego kreatorka który zbliżał się do 99,1%, zatem, no, stało się. Wykonana została procedura instalacyjna, czyli to, co przed chwilą pokazywałem, ukończyło się i następnie automatycznie serwer się zrestartował, no i teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, czyli Windows Server, nasz kreator instalacyjny, prosi nas o podanie hasła, zatem wprowadzam wybrane przez siebie hasło, I jeszcze raz możemy sobie podejrzeć, co za hasło wybrałem. Proszę się nie czepiać. Lecimy finish. Kończymy naszą instalację. No i po chwili ujrzymy zainstalowany Windows Server. No i bang. Możemy się logować. Zatem teraz uruchomimy sobie Ctrl Delete. Prowadzamy hasło. I logujemy się teraz co wypadałoby zrobić? Przede wszystkim trzeba ustawić adres IP stały, no bo to jest serwer, nie chcemy mieć zmiennego adresu IP. Druga sprawa to oczywiście jakiś stalny pulpit, zatem tego już nie będę pokazywał. Liczę, że każdy to wie, a jak nie wiesz, to po prostu napisz w komentarzu, być może przygotuję tego typu instrukcję. Natomiast my się spotkamy już w kolejnej części, jak będziemy instalować Active Directory na tym właśnie serwerze. Zatem dzięki i do zobaczenia w następnym wideo.